Witam Państwa w pierwszym odcinku pierwszej serii najpopularniejszego talk show w TV pod tytułem Pod gradobiciem pytań. Jest z nami nasz niezmordowany zespół Quintet. W dzisiejszym odcinku rozmawiać będziemy z ludźmi cierpiącymi na różnego rodzaju fobie i tym podobne schorzenia. Pierwszym gościem jest człowiek, który brzydzi się powietrza. Panie Romanie, zapraszamy do nas! Tak jest, brawa dla pana Romana! Przepraszam, a gdzie ja mogę usiąść? O, widzę, że nie zapoznał się pan z formułą naszego programu, według której gość stoi, a prowadzący siedzi, co wyróżnia nas spośród tysięcy innych talk showów. Może to pana dziwić, ale zapewnia nam to niesłychaną oglądalność oraz milionowe zyski dla naszej stacji. Nadmienię jeszcze, że w czasie emisji Pod gradobiciem pytań oglądalność innych programów spada praktycznie do zera. Bardzo miło się nam rozmawia, prawda, panie Romanie? Tak miło, że ani się obejrzeliśmy i pierwsza część naszego talk show dobiegła końca. Za moment porozmawiamy o problemie pana Romana. Nie odchodźcie od teleodbiorników, wracamy po przerwie reklamowej. Odgórzałbyś tam trochę w przedpokoju? Goń się, suko! Nie widzisz, że piję piwo? Łoś. Piwo dla prawdziwych mężczyzn. Witamy po przerwie! Taka informacja dla widzów, którzy dopiero teraz włączyli teleodbiorniki. Gościem dzisiejszego talk show jest pan Roman, który brzydzi się powietrza. Panie Romanie, jak długo cierpi pan na tą chorobę? Co? Proszę się nie denerwować, wziąć głęboki oddech i odpowiedzieć na pytanie. To panu Romanu już dziękujemy. Proszę to posprzątać. Proponuję krótką przerwę reklamową. Skradziono ci samochód? Policja jest bezradna? Zadzwoń do detektywa Rudowskiego! Proszę, oto pański samochód. O, dziękuję, jak ja się panu odwdzięczę! Widzisz, głupi złodzieju, po co ci to było? Wiesz, z kim tańczysz? Nie wiem. To cię nauczy! Detektyw Rudowski. Najlepszy detektyw w Polsce. Witamy po przerwie. Aby kolejny gość mógł u nas wystąpić, trzeba było wynieść ze studia wszystkie lustra. Pan Grzegorz boi się sam siebie. Panie Grzegorzu, zapraszamy! Dzień dobry. Nie ma tu luster? Nie ma ani jednego. Czy jest na sali lekarz? Brak pulsu. Ten drobny incydent dowodzi jedynie, że nasi goście są prawdziwi, a talk show realizowany jest na żywo. Jest skóra.
Dlatego żaden inny tak zwany talk show nie może się równać z podgradobiciem pytań. Kolejny gość to bardzo interesujący przypadek. Pan Tomasz boi się hałasu, dlatego proszę o zachowanie w studio absolutnej ciszy. Dotyczy to także zespołu. Panie Tomaszu, zapraszamy! Dzień dobry. Dzień dobry, panie Tomaszu. Orkiestra! Pan wybaczy, ale nie mogłem się oprzeć pokusie. Taki żarcik na początek. To jest szczyt chamstwa. Muszę panu zakomunikować, że znam osobiście prezesa tej stacji i zapewniam pana, że wyciągnięte zostaną konsekwencje. Żegnam! Ależ panie Tomaszu, to tylko taki żarcik. Orkiestra! Uwaga na drzwi! To był już ostatni gość w dzisiejszym talk show i niestety musimy kończyć. Na dowidzenia zrobię ulubiony przez telewizów numer z mikrofonem! Do widzenia! Do zobaczenia w następnym talk show!